Rozważania Drogi Krzyżowej ze służebnicą Bożą siostrą Dulcissimą Hoffmann. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy ci ciężko w życiu, kiedy życiowe krzyże przygniatają cię do ziemi, popatrz na Jezusa, na Jego mękę. Pośród tłumu, który towarzyszy Jezusowi w tej ostatniej drodze, jest również ona. Służebnica Boża, siostra Dulcissima Hoffmann, której życie było nieustannym trwaniem przy Chrystusie, w Jego męce i śmierci za zbawienie świata. Zechciejmy wesprzeć się na krzyżu Chrystusowym, abyśmy mogli dojść do upragnionego celu tej drogi, do zmartwychwstania i życia wiecznego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przy tej pierwszej stacji widzimy Jezusa wyszydzanego, niesprawiedliwie oskarżonego i skazanego na śmierć. Każdy, kto wchodzi na drogę naśladowania Mistrza z Nazaretu, musi się liczyć ze wzgardą, oszczerstwami, a nawet prześladowaniem i śmiercią. Kiedy Helena Hoffmann decydowała się wstąpić do zgromadzenia zakonnego, nie przypuszczała, jaki krzyż przygotował dla niej Pan. Zaufała Bogu i postanowiła wiernie kroczyć za Panem. Doświadczała upokorzeń i fałszywych oskarżeń. Wyśmiewana i uznana za głupią, cierpiała razem z Chrystusem. Siostra Dulcissima z Chrystusowego krzyża czerpała pociechę i siłę. Jezu skazany na śmierć, przez przyczynę siostry Dulcissimy, daj mi bez buntu przyjmować Twoją świętą wolę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż hańbą i głupstwem jest dla świata, a dla nas znakiem zbawienia. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, ponieważ kocha człowieka. Nie da się tej stacji zrozumieć, nie patrząc na nią z perspektywy tego, który prawdziwie potrafi kochać. Dobrze rozumiała to siostra Dulcissima, która z miłości do Boga zostawiła wszystko, co posiadała i poszła za głosem oblubieńca swej duszy. Nie szukała uznania i poklasku na tym świecie, ale jako pokorna siostra Maryi Niepokalanej pragnęła z całego serca służyć Bogu w drugim człowieku. Była gotowa dźwigać nie tylko własny krzyż cierpienia, ale ochotnie i z radością brała na swoje ramiona także krzyże innych ludzi. Jezu, biorący krzyż na swoje ramiona, ucz mnie za przykładem siostry Dulcissimy z odwagą brać na ramiona nie tylko własne krzyże, ale także krzyże moich bliźnich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upadek to nie koniec świata. Upadek trzeba przyjąć i zaakceptować. Wówczas staje się szansą, a nie porażką. Upadają wszyscy,
grzesznicy i święci. Z tą jednak różnicą, że pierwsi z rzadka się podnoszą, a ci drudzy zawsze. Siostra Dulcisima w swoim krótkim życiu również doświadczała upadków i porażek. Nigdy jednak nie załamywała się i nie traciła nadziei. Wiedziała, komu zaufała i na kim powinna się zawsze wspierać. Bóg był dla niej zawsze ostoją i fundamentem jej życia. Kiedy było jej trudno, biegła do Boga. Jak ufne dziecko, wtulała się w jego ojcowskie ramiona i wierzyła, że Bóg jest mocniejszy od jej słabości. Jezu upadający, za wstawiennictwem siostry Dulcisimy, udziel mi łaski niezachwianej wiary w Twoją obecność i opatrzność nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Serce matki kocha zawsze wyjątkowo. Stając przy tej stacji spotkania Jezusa z matką, spójrzmy na te dwa kochające się serca. Na serce matki i jej boskiego syna. W tym wydarzeniu spełnia się proroctwo Symeona i na widok cierpiącego syna miecz boleści przeszywa serce Maryi. Tajemnica miłości człowieka do Boga. Trzeba mieć serce niepokalane, niezranione grzechem, aby móc współcierpieć z Bogiem. Siostra Dulcisima przez całe swoje życie dążyła do ukształtowania swojego serca na wzór niepokalanego serca Maryi. Wiedziała, że tylko takie serce może odpowiedzieć na miłość Boga w sposób bardziej doskonały. Jezu spotykający matkę, przez przyczynę siostry Dulcisimy ukształtuj moje serce na podobieństwo niepokalanego serca Twojej Matki Maryi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Jezus spotyka Szymona z Cyreny. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bóg znajduje różnorakie drogi, aby dotrzeć do człowieka, aby się z nim spotkać i przemienić jego życie. Tak było również z Szymonem. Przechodził tą samą drogą niby przypadkiem. Niechętnie przyjmuje zaproszenie do dźwigania krzyża razem z Mesjaszem. Dotyk miłości odmienia całkowicie jego życie. On sam i cały jego dom niebawem przyjmą chrzest. To spotkanie, chociaż nieplanowane przez Szymona, doprowadziło go do zbawienia. Służebnica Boża nie lękała się krzyża i chętnie brała go na swoje barki. Nie tylko własny, ale również, jak Szymon, brała na ramiona krzyże innych ludzi. Ceniła krzyż. Widziała w cierpieniu i życiowych doświadczeniach okazję do bycia blisko Boga. Jezu, przyjmujący posługę Szymona, przez przyczynę siostry Dulcisimy, udziel mi łaski zrozumienia, że każdy życiowy krzyż zbliża mnie do Ciebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Jezus spotyka Weronikę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Weronika. Chociaż ewangeliści milczą na jej temat, a jej postać owiana jest legendą, święta Weronika stała się wzorem chrześcijańskiego współczucia i mężnej służby wobec bliźniego. Prostym gestem uczyniła znacznie więcej niż niejeden teolog przez całe swoje życie. Uczyniła przecież tak niewiele. Potrafiła wskazańcu, odrzuconym i wyszydzonym przez wszystkich, dostrzec oblicze Boga. Siostra Dulcissima zdobyła umiejętność Weroniki. Potrafiła w drugim człowieku dostrzec oblicze cierpiącego Chrystusa. Nie tylko je dostrzegała, ale mężnie i konsekwentnie szukała dróg dotarcia do bliźniego z pomocą. Jezu, który pozostawiłeś na chuście Weroniki odciśnięte swoje najświętsze oblicze, pozwól mi za przyczyną siostry Dulcissimy stać się Twoją ikoną w świecie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pomimo pomocy Szymona, Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Nie wiemy, jak wielkie byłyby nasze upadki, gdyby nie pomoc innych. Ta stacja uświadamia nam, że nie możemy iść w pojedynkę, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. Życiowe przeciwności można pokonać o wiele łatwiej, kiedy krzyż dzielimy z innymi. Siostra Dulcissima modliła się o jedną duszę, która w klasztorze ją zrozumie. Pan wysłuchał jej prośby i dał jej siostrę Lazarię, która była dla służebnicy Bożej wsparciem w ostatnich latach jej życia. Jezu, podnoszący się z upadku, przez wstawiennictwo siostry Dulcissimy, spraw, abym stał się pomocną dłonią dla innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Płaczki. Po co one przyszły na drogę krzyżową? Żeby współczuć? Czy tylko sobie popłakać? A w jakim celu ja dziś przyszedłem? Ujęło mnie cierpienie Jezusa? A może tak wypadało? Wszyscy idą, to i ja. Jezus nie potrzebuje naszych łez. On potrzebuje skruchy naszych serc. Zacznijmy płakać wreszcie nie nad cierpieniem Jezusa, ale nad własnym grzechem. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, to co się stanie z suchym? Służebnica Boża, siostra Maria Dulcissima, nieustannie płakała nad własnymi grzechami i niedoskonałościami. Nie tylko płakała, ale bezustannie nad nimi pracowała, aby przynieść pocieszenie i radość Zbawicielowi. Jezu, zraniony moimi grzechami, za przykładem siostry Dulcissimy, ucz mnie pokutować za własne grzechy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Smutek ogarnia duszę człowieka, gdy widzi Zbawiciela świata leżącego na ziemi, przywalonego krzyżem naszych grzechów.
współczucie to zbyt mało. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba dźwigania się z własnych upadków i pomocy innym w przezwyciężaniu ich słabości. Wiedziała to dobrze służebnica Boża siostra Dulcissima, która nie tylko mężnie walczyła z własnymi pokusami, ale z pomocą spieszyła także innym. Do dziś możemy doświadczać jej troskliwej opieki, jej wstawiennictwa przed Bogiem. Jezu przygnieciony ciężarem naszych grzechów, przez przyczynę siostry Dulcissimy, daj mi siłę do przezwyciężania pokus. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szata okrywa nagość, daje poczucie bezpieczeństwa i jest znakiem ludzkiej godności. Stając przy stacji 10, musimy mieć świadomość, że Jezus poświęcił dla nas wszystko. Składa w ofierze za nasze grzechy również swoją własną godność. Całkowicie nagi, ogołocony ze wszystkiego, za chwilę zostanie podwyższony, aby stać się widowiskiem, pośmiewiskiem dla świata. Dulcissima dobrze rozumiała tę stację. Czuła się niemal przez całe swoje życie niezrozumiana, odrzucona i ogołocona ze wszystkiego. Bóg odebrał jej zdrowie, a w ludzkim mniemaniu uznana za chorą psychicznie, straciła wszystko dla Chrystusa. Bóg przyjął jej ofiarę, uczynił swoją oblubienicą i przyodział nową szatą, szatą zbawienia. Jezu ogołocony ze wszystkiego, przez orędownictwo siostry Dulcissimy, naucz mnie przywracać godność ludziom, którzy z niej zostali odarci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Święte dłonie, święte stopy, dłonie, które uzdrawiały chorych i błogosławiły dzieci, zostały przytwierdzone do belki krzyża. Stopy, które przemierzały ziemię, niosąc ludziom dobrą nowinę, teraz unieruchomione gwoździami rzymskiego żołnierza. Jak niewdzięczny jest człowiek. Swego dobroczyńcę uznał za wroga. Swój największy skarb sprzedał za marnych 30 srebrników i wyrzucił na śmietnik historii. Współcierpieć z Chrystusem i wespół z Nim umierać. To stało się celem życia służebnicy Bożej, siostry Dulcissimy. Pozwoliła swojemu mistrzowi, aby przebił jej dłonie, stopy i bok, aby w ten sposób lepiej służyć bliźnim. Dulcissima uczy nas, że w służbie drugiemu człowiekowi jest radość i spełnienie życia każdego z nas. Jezu, ukrzyżowany Zbawicielu świata, za wstawiennictwem siostry Dulcissimy, uczyń z moich rąk i stóp, z moich oczu i języka narzędzia zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus na krzyżu umiera. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umarł oblubieniec naszych dusz. Umarł Zbawiciel świata. Zasnął Ten, który do życia obudził całe stworzenie.
Tylko ktoś krótkowzroczny może uznać tę stację za porażkę Boga. Jezus uczył nas, że należy patrzeć daleko do przodu, poza horyzont, wpatrując się w cel naszej podróży, w życie wieczne. Kiedy śmierć puka do drzwi siostry Dulcissimy, ona jest gotowa, chociaż ma zaledwie 26 lat. Może powiedzieć za świętym Pawłem: w dobrych zawodach wystąpiłam, bieg ukończyłam. Wiedziała dobrze, że śmierć nie jest końcem, ale bramą, przez którą każdy musi przejść. Nie jest ona straszna, jak się wielu wydaje, bo pierwszym, który przez nią przeszedł, jest Syn Boży. On sam pokonał jej moc, zwyciężył, zadawszy śmierci śmierć. Jezu, zabity baranku żyjący na wieki, za wstawiennictwem siostry Dulcissimy, udziel mi łaski życia z Tobą na wieki. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż był dotychczas drzewem hańby. Z chwilą, gdy wszedł na niego Chrystus, stał się Bożym tronem, drzewem życia i drogocennym klejnotem. Teraz Zbawiciel schodzi z tronu, aby jako zwycięski Pan Wszechświata wejść do Szeolu i zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Kiedy siostra Dulcissima, pociągnięta miłością Chrystusa, pobiegła za swoim oblubieńcem, wiedziała, że Jezus jest Królem ukrzyżowanym, solidaryzującym się z każdym ludzkim cierpieniem, także tym sięgającym samego dna piekła. Służebnica Boża nigdy nie uciekała od cierpienia, wręcz przeciwnie. Również dziś jest ona przy każdym, kto z wiarą przyzywa jej wstawiennictwa w chorobie lub innym doświadczeniu. Jezu stępujący z krzyża, udziel mi łaski akceptacji moich życiowych doświadczeń i znoszenia ich z cierpliwością na wzór siostry Dulcissimy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pogrzeb, ostatnie pożegnanie, niepewność, wiele pytań. Śmierć była tajemnicą do tego momentu, do chwili pogrzebu Jezusa. Dziś wiemy, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia, do Boga. Siostra Dulcissima była nie tylko gotowa na własną śmierć, ale również innych przygotowywała na swoją śmierć. Dzień śmierci był dla niej dniem wyjścia z komnaty weselnej i spotkaniem się z oblubieńcem, wydarzeniem radosnym. Pragnęła, aby także inni cieszyli się w dniu jej pogrzebu. Siostrę Lazarię prosiła, aby wszystkich gości poczęstowała kawą i ciastem. Kochała życie i żyć nigdy nie przestała. Dziś siostra Dulcissima żyje w niebie ze swoim ukochanym Zbawicielem i żyje również w naszych sercach. Jezu złożony do grobu, za wstawiennictwem siostry Dulcissimy, daj nam ukochać życie, które jest Twoim darem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W drodze za Jezusem dotarliśmy do ostatniej stacji, ale to nie koniec Jego drogi. Przed nami Pascha, czyli przejście z Chrystusem przez śmierć do życia wiecznego.
Służebnica Boża, siostra Dulcisima Hoffman, dotarła już do celu. My ciągle jeszcze jesteśmy w drodze. Za chwilę wrócimy do naszej codzienności. Czy to nabożeństwo jakoś mnie zmieniło? Czy ta droga krzyżowa pomogła mi lepiej poznać Jezusa, nawiązać z Nim relacje, jak Maryja, Szymon z Cyreny lub Weronika? Niech służebnica Boża, siostra Maria Dulcissima, wyprosi nam łaskę umiłowania Chrystusowego Krzyża. Siostro Dulcissimo, oręduj za nami. Aby uzyskać odpust zupełny, pomódlmy się wspólnie na intencje Ojca Świętego wyznaczone na ten miesiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.